To z pewnością nie był łatwy sezon dla pszczelarzy. O tegorocznym miodobraniu, pracach w pasiece oraz przygotowaniu pszczół do zimy opowiedział nam pan Eugeniusz Ptak. Nazywam się Ptak Eugeniusz, mieszkam na Gnatach, to jest gmina Gozdowo, powiat Sierp, województwo mazowieckie. Pasieka powstała jakieś 8 lat temu. Zaczynałem, to jest pierwszy mój ul, od tego ula zaczynałem. I następne były te 5 warszawskich poszerzanych, potem zacząłem przechodzić na wielkopolskie korpusowe. Sezon był kiepski, bardzo kiepski. Były niepogody, deszcz, zimno. Rzepak praktycznie kwit, ale nie nektarował. Potem chwilę się zrobiło cieplej i trochę ruszyły, ale to bardzo mało przyniosły. Tak jak co roku przynosiły, z ula było gdzieś 10 litrów, to w tym roku piątka jak przyniosły. Potem przyszła lipa, ale lipa to już w ogóle. Ktokolwiek teraz powie, że ma miód lipowy, to jest, nie będę mówił, że kłamie, ale się myje z prawdą. Bo w tym roku ja wysłałem ten miód, który miał być lipowy, do badania, do Puław i tam nawet grama pyłku, miligrama, czy tam mikro, nie było pyłku lipy. Był tylko rzepak, z czym byłem bardzo zdziwiony, że rzepak już wcześniej brałem, a już rzepak, może gdzieś tam jakieś pozostałości były. To większość była pyłków rzepakowych, była facelia, kruszyna, a lipy, nawet ziarenka. I w tym roku nie mam lipy. To miodu jedną czwartą mam, tego co zawsze. I już momentalnie się sprzedał, wykupili ludzie. Zostało tam tylko troszeczkę dla stałych klientów. No to mamy miód, ale to tylko wiosenny. Wiosenny, można otworzyć. O. Jest dosyć twardy, już jest skrystalizowany. Najlepiej, żeby pszczelarz miał konkretne badanie miodu w laboratorium. Jest to dosyć droga sprawa, ale jak to mówić, KOWR refunduje 100% oprócz VAT-u. Następnie mamy propolis. To jest jedyna rzecz, która jest ponoć najcudowniejszym, co może być. Pszczoły używają tego do zabezpieczenia ula przed różnymi wirusami, chorobami. Gdziekolwiek jakieś szpary, jakieś tam, gdziekolwiek jakieś otwory, to zaraz to kitują. Jest to kit, to tak, nie wiem dlaczego tak nazwali kitem, chyba dlatego, że kitują, zabezpieczają. Nie, ale jako propolis, no to jest to, zbierają żywice. To liście. Liście wytwarzają różne takie swoje takie powłoki ochronne przed wirusami i tak dalej. One to zbierają, mieszają to z różnymi żywicami i robią takie, jakby to powiedzieć, ich antybiotyk, który strzeże ich przed wirusami i różnymi bakteriami. Tutaj mamy wosk. Wosk pozyskujemy, jeśli jest ramka, pszczoły pociągają sobie tutaj wosk i składają w tych komórkach miód. Tu widać, że zaczyna się od czegoś takiego. Potem idzie i ciągną. Jak już wyciągną, załóżmy, całą komórkę, no to składają miód. Potem go zasklepiają i zabezpieczają go przed... Też jest powiedziane, że za czym zasklepią, lekką warstwę, taką mgiełkę propolisu dają, żeby się nic nie dostawało. Taka ramka, jak już cała zasklepiona jest, może leżeć i nic jej nie będzie. A wszystko jest drewniane, nie? Zabezpieczone. No i węza. Pociągnęły sobie, to był taki pierwsza nasza taka ramka sprawdzająca, czy to da radę, nie? Czy można bez drucików, bez tego zrobić, żeby sobie pszczoły coś zbudowały. No ale dały radę, nie? Zapoczątkowały. Wyjęłem i to zawiozłem. Pokazałem, ogłosiliśmy sukces, że można w samym drzewie, w naturalnym środowisku, nie plastiki, nie metal, no i wosk. To, co kiedyś było naprawdę, jakby powiedzieć, złotem z dawnych czasów, bo to wiadomo, nie było parafiny, świece w kościołach. To było niesamowite. No i miód pitny. Jakby tu powiedzieć... Nie wiem, czy
To tak jak robi się wino. Jest identyczna procedura, tylko zamiast cukru dajemy miód. Często pozostaje miód taki, no jak w odstojnikach miód stoi, więc tam różne rzeczy opadają, drobiny tam pyłków, wosku, zawsze coś zostaje po wirowaniu, nie? Nie ma takich, jakby tu powiedzieć, sit, żeby to wszystko tego. Więc po to, żeby to ludziom nie sprzedawać, zawsze coś zostaje, to się odkłada, magazynuje się i przychodzi pora, na przykład tam wiosna, to się nastawia, tak jak wino. No i powstaje miód. W ostatnim czasie wśród producentów rolnych popularny jest tak zwany rolniczy handel detaliczny. Duże zainteresowanie wzbudza także u pszczelarzy. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej możliwości? Pierwsze to trzeba złożyć wniosek u głównego weterynarza, powiatowego weterynarza. On wtedy określi warunki, jakie warunki spełnić. Trzeba tak, wodę, badanie wody, jeśli ktoś ma z wodociągu też, co roku. Trzeba mieć odpowiednie pomieszczenie w płytkach lub w powierzchniach zmywalnych, ciepłą wodę. No i sprzęt. Sprzęt trzeba mieć wszystko w kwasówce. Pan Eugeniusz opowiedział nam również o pracach, jakie przed zimą należy wykonać w pasiece. Przygotowanie pasieki to jest jeden z takich podstawowych czynności pszczelarza. Tutaj jak coś pomyli, to już na przyszły rok będzie miał, no już może mieć do tyłu. I zaczyna się to u mnie od 15 czerwca już. 15 czerwca izoluję matki, ograniczam jej czerwienie do 15 lipca. Potem po miodobraniu już lipy wypuszczam matkę, żeby zaczęła czerwić i podkarmiam, jakby to powiedzieć, takim rzadkim syropem na pobudzenie. Już nie ma pożytków, tam wiadomo coś tam kwitnie, jakieś tam chwasty jeszcze, jakieś zioła, to one tam sobie przynoszą pyłek, nie? Ale już takiego pokarmu nie mają. A jak nie mają przypływu, jakby powiedzieć, nektaru, no to ograniczają matkę w czerwieniu. Nie pozwalają jej, jakby tu powiedzieć, żeby znosiła jajeczka. Ona może znosić jajeczka, ale one zjedzą to, nie? Nie dopuszczą, żeby było dużo czerwiu odkrytego, a nie mają czym karmić, nie? Bo w ulu musi być ten zapas około 5 kg. Tak? No może nie 5, no ale te 3-4. To wtedy, jeśli wiedzą, że mają pokarm, to wtedy zmuszają matkę do czerwienia i wtedy karmią larwy i tak dalej. Żeby przygotować pszczołę zimową. No i tak gdzieś już przychodzi sierpień. No różnie, każdy pszczelarz ma tam swoje terminy, nie? Ja tak zaczynam w połowie sierpnia, już takie karmić takim gęstym syropem. No ale też nie daję w takich dużych dawkach, żeby one sobie przerobiły to, zasklepiły i były przygotowane. No i teraz jest najważniejsza rzecz, waroza. Jeśli waroza jest dosyć, pszczelarze dosyć często zaniedbują sprawy z warozą, nie? Paski wkładam po dwa paski, tak gdzieś w połowie sierpnia, w czasie już jeszcze podkarmiania. One tam 6 tygodni tego. Potem jeszcze czasami puszczam dymek. Odymiam je dla świętego spokoju, bo tam no różnie bywa, coś tam ktoś przyniesie, jakaś pszczoła, coś wróci skądś, jakaś obca, jedną warozę i potem to się momentalnie rozwija. No i jeszcze jest taki, no tam cztery dymki, paski, to różnie zależy jak to widzę jak wygląda w ulu, wkładam tam biały papierek, zobaczę ile tam opadów jest, jeśli jest za dużo, no to jeszcze mówię dymie. No i czasami jest w listopadzie jeden taki dzień pogodny. To też już takie ostateczne, że już nie ma tyle czerwiu, to wtedy puszczam jeden dymek.